Witajcie. Dzisiaj ponownie poruszę temat tego, jaka jest najskuteczniejsza i najlepsza metoda odchudzania. I sprowadza się ona do tak naprawdę dwóch rzeczy. Jednej, dwóch. Pierwsza rzecz to jest przestać jeść, a druga mieć na tyle dyscypliny, żeby zachować utrzymane, uzyskane efekty. Utrzymać, zachować. Ludziom, z którymi się spotykam, gdzieś mam kontakt, brakuje jednego i drugiego. Przede wszystkim ludzie wpadli, większość osób wpadła w pułapkę, w schemat tak naprawdę zero-jedynkowy myślenia o kontrolowaniu wagi w kategoriach redukcji i masowania. Bycia na redukcji i na masie. Redukcja, masa. I do tego sprowadza się tak naprawdę cały ich rok, całe ich życie. A druga rzecz to jest kompletny brak dyscypliny. Brak dyscypliny, który jest dobitnie potwierdzony tym, że większość, tak naprawdę większość przygód z odchudzaniem w klasycznej formie, którą tak naprawdę ludzie mają wyprane mózgi, czyli w typowej redukcji, deficycie kalorycznym, skuteczność takiego odchudzania, jeśli chodzi o długoterminowe utrzymanie, utrzymanie rezultatów, jest po prostu znikome. Jest to tak nieskuteczne. Podobnie jak sposoby, którymi oczywiście nie są, usuwania tłuszczu, takie jak liposukcja, czy operacja na przykład pomniejszenia powierzchni chłonnej żołądka. A druga sprawa to brakuje im dyscypliny. Brakuje im dyscypliny, bo ludzie przestali po prostu się rozwijać. Widzę to często nawet na przykładzie tego, że nie chcą wchodzić w dyskusję. Wolą się wycofać niż podjąć merytoryczną rozmowę, próbę dojścia do jakiegoś, do wymiany zdań, do podzielenia się różnicami w poglądach i próby właśnie dyskusji na te tematy. Brakuje im tego całkowicie. Wolą coś ślepo i zawzięcie upierać się przy jakiejś idei, przy jakimś pomyśle, nawet nie próbując innych metod. Mało tego, nie mając nawet wiedzy, a przede wszystkim doświadczenia, jak co robić. Dlatego ja się z wami dzielę tym, co mówię, bo ja to wszystko praktycznie mam przerobione. Odchudzanie, posty, które robiłem, różne reżimy treningowe, różne rodzaje treningów, łączenia i tak dalej. Wiele z tych właśnie sposobów, o których tu mówię, bo nie wszystko powiedziałem, ja przerobiłem to na własnej skórze. I wiem, że osoby, które to oglądają, czerpią z tego inspirację, stosują moje wskazówki, są ludzie, którzy stosują moje wskazówki na co dzień. Ja jestem im wdzięczny za to i to jest dla mnie satysfakcja i mój motor napędowy. To jest woda na młyn dla mnie do działania. I kolejna sprawa. Ludzie się nie rozwijają, nie mają tej dyscypliny, bo nie podejmują nawet wysiłku z jakiegokolwiek samorozwoju. Nie są gotowi na zmierzenie się z dyskomfortem, z brakiem poczucia właśnie tego bezpieczeństwa, które się wiąże z nieznanym. Boją się, wiecie co jest autostradą do rozwoju osobistego? Przede wszystkim pierwsza furtka to jest zaakceptować krytykę. Jedno, a nawet zaakceptować gorsze jakieś emocje. Ludzie za to, za te treści, które poruszam, za to, co mówię, mogą mnie też nienawidzić. A ja mam to gdzieś, tak naprawdę, bo właśnie to jest zabawne, że co zauważyłem, kiedyś miałem to do siebie, że bałem się krytyki, bałem się, że byłem tak jak wiele z was. Bałem się złego słowa na swój temat, bałem się opinii innych ludzi, a teraz nie tylko mnie to śmieszy, ale jeszcze bardziej mnie utwierdza w tym, co robię. W tym, co robię, jakby, no nie wiem, jak mam to nazwać. To działa na mnie jak motywująco i mobilizująco. I cieszę się, że są gdzieś tam jacyś krytykanci i jakby to mnie nie paraliżuje. Natomiast chcę do tego
zmierzyć, że ludzie, do tego chcę dojść tutaj, że i to poruszyć, że ludzie boją się tego właśnie dyskomfortu. Boją się wyjść przed szereg. Boją się zrobić to, zrobić się coś innego, niż to robi większość. I to jest, widzę we wszystkim. Ludzie nie biorą odpowiedzialności za swoje zdrowie. Dziś ludzie odpowiedzialność za swoje zdrowie oddają tak naprawdę w ciemno. Przyjmując jakieś preparaty, które myślą, że nie wiem, że zapewnią im zdrowie. Zapewnią wam zdrowie, uwolnią was od czego? Od jednej choroby? Chorób są tysiące, na które możecie zachorować. I gdybyście chociaż w połowie się wykazali takim zaangażowaniem w dbaniu o swoje zdrowie, jak w tym przypadku, co teraz się, się dzieje, to mielibyśmy dużo zdrowsze społeczeństwo. Bylibyście dużo bardziej zdrowi. Natomiast to jest najlepszy sposób odchudzania. Przestać po prostu jeść przez odpowiednio długi czas. Nie mówię tu na kilka godzin. Chodzi o czas, w którym nasz organizm w końcu zacznie wykorzystywać tłuszcz jako główne źródło paliwa, jako główne źródło energii. A to się dzieje przynajmniej po 36 godzinach. I najlepsze to są okresy, najlepsze godziny, najlepszy czas właśnie na odchudzanie. To jest 36, 48, 72 godziny. Nie trzeba dłużej iść jak to. Nawet te 48, 72 godziny to u osób, które mają dość znaczną nadwagę, może się bardzo dobrze sprawdzać. Przy osobach, które są mniej, mają mniejszą nadwagę, są bardziej aktywne, ograniczają ilość posiłków, generują deficyt w postaci postu, na przykład jedząc co jeden dzień, ale tylko jeden posiłek, albo co drugi dzień, 48 godzin, aż do osiągnięcia swojej wagi. Nie ma tutaj czegoś takiego jak, tak jak mówiłem o tych deficytach kalorycznych. Na deficycie kalorycznym tak naprawdę zmuszacie swój organizm przez manipulowanie tymi kaloriami do wprowadzania stanu katabolicznego. Jest to najgorsze, co może być, jeśli chodzi o zachowanie masy mięśniowej i mało efektywne, jeśli chodzi o spalenie tkanki tłuszczowej. Dlaczego? Dlatego to tyle trwa. Dlatego ktoś powiedział i trzyma się tego jak, nie wiem, jak rozbitek na oceanie koła ratunkowego, że trzeba chudnąć zdrowo w tempie 1 kg na tydzień. Na jakiej podstawie? Z jakiego powodu nie jest to 1,5 kg, a nie są to 2 kg? Jest to patologiczny sposób odchudzania. Nie ma żadnej odpowiedzi, jeśli chodzi o hormon wzrostu, takiej jaka jest na poście. Takiej ilości hormon wzrostu nigdy nie będziecie mieli, jedząc po kilka posiłków dziennie przy tym wyliczonym deficycie kalorycznym przez dietetyka. Nigdy nie będziecie go mieli. A hormon wzrostu jest głównym czynnikiem, który zachowuje waszą masę mięśniową w warunkach tego deficytu, bo post też generuje deficyt kaloryczny. Ale zmienia środowisko hormonalne, zmienia procesy komórkowe, które nie dość, że właśnie sprzyjają zachowaniu masy mięśniowej, ale przede wszystkim mają działanie poprawiające wasze zdrowie, poprawiające właśnie parametry naszego zdrowia. Parametry nie tylko metaboliczne, ale również aktywują szereg genów zaangażowanych na przykład w naprawę DNA. Nie ma tego. Nie mówię już o wejściu w stan ketozy. To jest kolejna sprawa. Nie przez ciała ketonowe, które są, o tym nagram osobny film, kolejną ścieżką suplementacyjną, która jest wam zupełnie niepotrzebna. Możecie je mieć przecież za darmo. Po 30 paru godzinach, a nawet wcześniej, po 18-24, pojawiają się te ciała ketonowe w moczu. To jest wasz wyznacznik.
tego, że organizm mobilizuje kwasy tłuszczowe. Bo musicie wiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, tłuszcz musi zostać rozbity i uwolniony z zasobów, z miejsca składowania, czyli z komórek adipocytów tkanki tłuszczowej. Druga sprawa, musi być dostarczony do aktywnych metabolicznie tkanek, bo one najwięcej kalorii zmetabolizują, najwięcej energii spalą. I tu na przykład mięśnie szkieletowe kilkukrotnie więcej spalają w trybie spoczynkowym, nie mówię już nawet o wysiłku, energii niż tkanka tłuszczowa typu białego, która jest bardzo mało aktywna metabolicznie. Kolejna sprawa, te kwasy tłuszczowe muszą dostać się do miejsc w komórkach, do organeli odpowiedzialnych za proces ich utleniania, beta-oksydacji, czyli mam tu na myśli mitochondria, i ostatecznie tam muszą zostać właśnie spalone. Także te wszystkie warunki muszą być spełnione. I to wszystko się dzieje właśnie w przypadku postów. I to jest najlepsza metoda odchudzania. Zmobilizowanie się do przestrzegania tej dyscypliny, przestać obawiać się nie jedzenia przez 1, 2, 3, 3 dni, bo to jest po prostu jakaś patologia. Ludzie, którzy nie potrafią wytrzymać jednego dnia bez jedzenia, to coś jest tutaj nie tak. Nie mierzą się ze swoimi jakimiś demonami, nie mierzą się ze swoimi obawami. Nie próbują, nie wprowadzają się w dyskomfort. Nie rozwijają się w ten sposób. A post, ja zawsze to będę powtarzał, to nie chodzi tylko o to niejedzenie, bo zmiana, jaka się dzieje w waszym myśleniu, w waszej psychice, nie bez powodu ludzie, wielcy oświeceni ludzie w wielu kulturach od tysięcy lat był post, niezależnie od religii. W ogóle to jest element wspólny. Jak myślicie, dlaczego oni to robili? Dlaczego odmawiali sobie pokarmu i innych przyjemności? Po to, żeby właśnie dokonać tej introspekcji, żeby wejrzeć w głąb siebie, żeby poznać lepiej siebie, żeby odkryć siebie może na nowo, żeby przebudowywać swój charakter, żeby przebudowywać swój stosunek do świata. Temu to służy. To nie jest tylko... nie mówię tu o poście tylko i wyłącznie jako sposobie na odchudzanie, do odchudzania, bo to jest sposób na odchudzanie, ale zmiany, jakie dokonuje mentalne w waszej psychice, w waszym charakterze, są niebagatelne, jeśli potraficie po prostu je wykorzystać. I tyle... Tyle mogę powiedzieć. Przestańcie obawiać się braku jedzenia. Bo dzisiaj nastąpiło zupełne odwrócenie paradygmatu w dzisiejszej kulturze. Mamy nadmiar pożywienia, jedzenie, ciągłe praktycznie jedzenie. Jak wypasające się zwierzęta się zachowujemy, chodząc do tych paśników, marketów, sklepów, na każdym rogu możecie coś dostać. Jak nie mniejsze jakieś sklepy osiedlowe, sieci małych sklepów, tak duże markety i dalej. Jest to po prostu wszechobecny dostęp do jedzenia nas rozpuścił. Także podejmijcie wyzwanie, pracujcie nad sobą i pracujcie nad swoją dyscypliną. Bo to wam zaowocuje, zaprocentuje i pozytywnie wpłynie na inne aspekty waszego życia. Każda przeciętnie inteligentna osoba będzie potrafiła z tego skorzystać, będzie potrafiła te swoje osiągnięcia, te sukcesy kontroli nad samym sobą, kontroli nad swoim ciałem, poznania swojego ciała i także właśnie będzie potrafiła przenieść na inne dziedziny życia. Tą dyscyplinę, którą w sobie wypracuje, tą samą kontrolę, o której Chuck często mówię. Także zostawiam was z tym tematem do przemyślenia. Jak zwykle czekam na wasze pytania. I do następnego razu. Cześć.